Keto Wtorek, odcinek 72. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile można schudnąć na keto i w jakich przypadkach i kiedy to odchudzanie może być szybsze, a kiedy niestety nie. Jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do oglądania odcinka. Mówi się, że ketoza jest jedną z najlepszych diet pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej. Czy to prawda? Zazwyczaj rzeczywiście tak jest, że chudniemy więcej, chudniemy szybciej na keto, ale jak wiecie, nie zawsze tak musi być. Ketoza rzeczywiście jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o redukcję, z tego prostego powodu, że jeżeli mamy niski poziom insuliny we krwi, niski poziom glukozy, to wtedy możemy spalać efektywnie tkankę tłuszczową. Będąc w stanie ketozy, nasz organizm potrafi efektywnie wykorzystywać tkankę tłuszczową, tworząc z niej energię. I rzeczywiście pod tym kątem ketoza jest dobra. Jeżeli mamy insulinooporność, czyli ten wstęp do cukrzycy, a insulinooporność, uwierzcie mi, jest bardzo teraz powszechna, a niestety wciąż nie tak często diagnozowana albo nie diagnozowana wystarczająco wcześnie. Jeżeli ktoś ma insulinooporność i cały czas w jego organizmie insulina jest na wysokim poziomie, czyli tak naprawdę powyżej 10, a nie tam 30, już powyżej 10, albo nawet ona jest nisko, ale po zbadaniu krzywej cukrowej ta insulina po posiłku idzie w górę i tam zostaje i bardzo długo nie spada, to uniemożliwia odchudzanie, ponieważ insulina jest hormonem, który jeżeli jest w naszym organizmie wysoko, jeżeli krąży w naszej krwi, to po prostu blokuje odchudzanie, blokuje spalanie tkanki tłuszczowej. Dlatego wiele osób, mając insulinooporność, nie może schudnąć, nawet jak jedzą mało, trenują i robią jeszcze nie wiadomo co. I w tym przypadku, jeżeli mamy problemy z gospodarką cukrową, rzeczywiście ketoza, która po prostu rozwiązuje nam ten problem, no bo nie dostarczamy sobie węglowodanów, nie dostarczamy sobie cukru, więc automatycznie nasza insulina prędzej czy później, czasem to chwilę trwa, ale spada w dół, automatycznie nie ma problemu, nie ma wysokiej insuliny i te osoby zaczynają cudownie chudnąć. To jest po prostu fizjologia. I tutaj właśnie dotykamy tego tematu, który ja często podkreślam, bo zgodnie z jedną z teorii, bo jest teoria, która mówi, że jeżeli masz deficyt kaloryczny, to na pewno schudniesz. No, ja znam tak wiele przypadków osób, które po prostu tego nie potwierdzają, bo jedzą mało, a i tak nie chudną, że jest też druga teoria, która mówi, że nie tylko kalorie, ale również hormony odpowiadają za to, czy chudniemy, czy nie. Insulina jest hormonem. Poza tym ketoza jest stanem, kiedy oprócz tego, że insulina idzie nam w dół, to rzeczywiście nasze hormony potrafią się bardzo ładnie na keto wyregulować. I jeżeli mamy problemy hormonalne, przechodzimy na ketozę i te nasze hormony wracają do normy, chociaż uwaga, nie zawsze samo przejście na keto wystarczy. Czasem trzeba zrobić jeszcze inne rzeczy, zrobić badania i odpowiednio zadbać o tą naszą gospodarkę hormonalną. Natomiast jeżeli ona się wyrówna, to znowu chudniemy. W ketozie według mnie jest to łatwiejsze zadbanie odpowiednio o nasze hormony niż na innych dietach, na przykład dietach niskotłuszczowych, ponieważ żeby nasze hormony odpowiednio pracowały, to one właśnie potrzebują tych niezbędnych kwasów tłuszczowych, potrzebują odpowiedniej ilości tłuszczu, żeby prawidłowo funkcjonować. I teraz uwaga, jeżeli masz jakieś problemy hormonalne od wielu, wielu lat, to nie oczekuj, że przechodząc na keto, ty zaraz zaczniesz chudnąć, bo jakby tak naprawdę im dłużej mamy jakiś problem, tym zazwyczaj dłużej dochodzimy do stanu zdrowia, tym więcej czasu zajmie nam ta droga do momentu, kiedy nasz organizm mówi: okej, zadbała o mnie, zadbał o mnie, czuję się bezpiecznie, mogę redukować. Jakby musimy zachować tą kolejność i często uzbroić się w cierpliwość. Czyli jedna rzecz, deficyt kaloryczny. Zazwyczaj na keto jest łatwiejszy, bo po prostu nie mamy wysoko greliny, czyli hormonu głodu i nie chce nam się tak bardzo jeść.
Więc w tym wypadku jemy mniej i mamy deficyt kaloryczny. Ale uwaga, 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 tu jest jedno duże ale. Jeżeli będziesz się objadać fatbombsami, jeżeli będziesz jeść bardzo dużo tłuszczu, który ma 9 kilokalorii na 1 gram, węglowodany mają 4 kilokalorii na 1 gram, więc teoretycznie powinniśmy jeść tego tłuszczu ponad dwa razy mniej, już nie mówiąc o tym, że tłuszcz jest bardziej skondensowany kalorycznie. Jedna łyżka tłuszczu to może być nawet 100 kilokalorii, a nawet więcej. Więc o tym musimy pamiętać, że tutaj ilość też w keto ma znaczenie, chociaż nie jest najważniejsza. Druga rzecz, o której mówiliśmy, to właśnie te hormony, o które należy zadbać. I jest jeszcze trzeci czynnik, powiązany w sumie i z hormonami, i z kaloriami, to jest nasz metabolizm. Czyli to, ile nasz organizm rzeczywiście potrzebuje tych kalorii w ciągu doby, żeby wykonać wszystkie czynności, żebyśmy po prostu normalnie mogli funkcjonować, bądź ewentualnie jeszcze trenować. Czasami ten metabolizm, szczególnie jeżeli stosowaliśmy, ciągle się całe życie się, taki standardowy przykład. Kobieta odchudza się całe życie. Próbowała już wszystkich diet przez ostatnich 20-30 lat i ciągle się odchudza, czyli ciągle nie ma efektu. Za każdym razem, jeżeli stosujemy jakąś dietę, szczególnie, jak ja to mówię, głupią dietę, gdzie obcinamy te kalorie do 1000 na przykład, albo po prostu robimy różne dziwne rzeczy, bo sami dobrze wiecie, że naprawdę są różne dziwne diety, wtedy nasz metabolizm za każdym razem spowalnia. I czasami on po prostu leży pod ziemią zakopany i jest tak słaby, że nam jest po prostu ciężko schudnąć i musimy dopiero ten metabolizm podnieść, odbudować go, żeby on był na odpowiednim poziomie. Możemy to zrobić poprzez odpowiednie żywienie, poprzez aktywność. W ogóle chyba zrobimy film o tym, jak podkręcić swój metabolizm. Dajcie znać, czy chcecie. I dopiero wtedy możemy znowu też zacząć chudnąć. Czasem, niestety, trzeba przytyć, żeby dopiero schudnąć. Chociaż naprawdę nie jest tak, że każdy musi i już się boimy, bo to są, no powiedziałabym, skrajne przypadki, ale niestety takie się zdarzają. Jeżeli nasze zdrowie mocno podupadło, to po prostu, żeby to odbudować, musimy najpierw nabrać wartości odżywczych, czasem nawet tkanki tłuszczowej, żeby później móc zadbać o swoją sylwetkę. To teraz przejdźmy do tego, ile rzeczywiście możemy schudnąć na keto. Podczas keto-adaptacji niektórzy polecają swoje usługi, wejdź ze mną w ketozę, po prostu schudniesz 5 kg w tydzień. Tak, będziesz ważyć być może nawet 5 kg mniej po tygodniu od momentu rozpoczęcia keto-adaptacji, ale to nie jest tkanka tłuszczowa i musimy sobie to jasno powiedzieć, bo ketoza to nie jest żadna dieta cud, która nagle pozbawia Cię 5 kg tłuszczu w tydzień. To jest nierealne. Nasz organizm wiąże wodę. A tak dokładnie to glikogen, który jest takim magazynem energii węglowodanowej, wiąże tą wodę. 1 gram glikogenu to nawet 3 gramy wody. Więc summa summarum, my możemy nawet 5 kg wody mieć zgromadzone w naszym organizmie. Jak przechodzisz na keto, to ta woda z Ciebie ucieka, no bo ucieka z Ciebie glikogen, który się wypłukuje, dlatego właśnie suplementujemy elektrolity i tym samym tracimy wodę. Więc nawet 5 litrów wody możemy stracić w pierwszym tygodniu. Fajnie, bo jakby nie mamy obrzęków, wizualnie też to widać, że nam się jakby ten rozmiar zmniejsza, no ale nie jest to tkanka tłuszczowa, lecimy z wody. Więc to jest zazwyczaj pierwszy 1-2 tygodnie, jeżeli ketoza jest dobrze prowadzona, jeżeli nic się dodatkowego w organizmie nie dzieje, co by tą ketozę spowalniało bądź uniemożliwiało ketoadaptację, bo też są takie przypadki. Natomiast później, moi drodzy, to jest bardzo różne. Mówię, zależy to od naszego zdrowia i tych czynników, które wymieniłam, ale naprawdę są osoby, które chudną po kilka nawet kilogramów w tydzień. Natomiast taki standardowy, zdrowy rodzaj odchudzania to jest od 0,5 do 1 kg tygodniowo. I zazwyczaj rzeczywiście, jakbym ja policzyła summa summarum, no to jest w okolicach wszystkich moich podopiecznych, to jest pewnie w okolicach 1 kg tygodniowo, patrząc na przykład na przestrzeni pół roku. Natomiast
Odchudzanie też nie jest funkcją linową. Liniową. Na początku możemy schudnąć więcej, potem trochę mniej. Potem na przykład dodamy trening, zmienimy makro z ketoadaptacyjnego na takie już ketogeniczne i również to odchudzanie może nam przyspieszyć. Więc bardzo Wam nie polecam codziennego ważenia się i stawania na wagę. Uważam, że raz w tygodniu to jest w ogóle maksymalnie najczęściej, jak powinniśmy to robić. Bo pamiętajmy, że to nie jest funkcja liniowa. Natomiast oczywiście są osoby, które po prostu w przeciągu na przykład 3 miesięcy schudły 30 kg. Tak? To się zdarza. Czy nawet więcej. Jeżeli masz dużo do zrzucenia, zadbasz o swoje zdrowie, uporządkujesz sobie pewne rzeczy, to też więcej i szybciej schudniesz. To zależy też od wieku. Im jesteśmy młodsi, tym łatwiej i szybciej chudniemy. Jak przychodzi do mnie osoba, która ma 20 lat i 20 kg nadwagi, to zazwyczaj zrzuca tą wagę szybciej, niż jak przychodzi do mnie osoba, która ma 50 lat i 20 kg nadwagi. Jakby to jest kwestia fizjologii. Zazwyczaj szybciej chudną mężczyźni, ponieważ oni mają mniej problemów hormonalnych. Znowu standardowy przykład. Trafia do mnie kobieta, która razem z mężem przeszła kilka miesięcy temu, albo pół roku temu, albo rok na keto. Mąż się czuje fantastycznie, schudł i w ogóle 20 kilo, a ona się czuje też fantastycznie albo dobrze, ale wcale tyle nie schudła. No bo się okazuje, że ona ma jakieś problemy hormonalne, o których może wie, może nie. I trzeba się też tym zająć. No niestety my kobiety rodzimy dzieci, mamy cykl miesięczny, około 28-dniowy nasz hormonalny, więc porównaj sobie 28 dni cyklu do 1 dnia cyklu mężczyzny, bo mężczyzna codziennie, dzień w dzień ma ten sam cykl hormonalny. No u kobiet jest po prostu dużo więcej do zrobienia. Rzecz, której bardzo często nie doceniamy pod kątem odchudzania, również na keto, to czy się wysypiasz i to, czy ogarniasz swój stres. Bo to nie znaczy, że mamy nie mieć stresu w życiu, to jest w ogóle niemożliwe, ale musimy sobie z tym stresem radzić. Jeżeli jesteśmy zestresowani, to już nawet nie tylko chodzi o to, że wiele osób sięga po coś do jedzenia i zaczyna podjadać, a to wiadomo, spowalnia nasze odchudzanie, ale po prostu wysoki poziom kortyzolu również nie jest dobry do tego, żeby nasz organizm czuł się bezpiecznie i powiedział, ok, chudniemy z tkanki tłuszczowej. Więc stres, sen, regeneracja, aktywność fizyczna, wiek i również to, ile masz do zrzucenia. Bo jeżeli na starcie masz 20, 30, 50, 70 kilo do zrzucenia, zdarza się, no to zazwyczaj chudniemy szybciej, no bo mamy więcej do zrzucenia, niż osoba, która chce zrzucić ostatnie 5 kg, żeby wyglądać tak, jak sobie w głowie wymarzyła. To o tym też pamiętajmy. Tutaj już też trzeba dodać aktywność, trzeba to wszystko naprawdę zrobić dobrze, albo po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Bo to, co moim zdaniem jest mega ważne, my przeceniamy swoje możliwości i przeceniamy możliwości stanu ketozy w krótkim okresie czasu, zakładając, że przechodzę na keto, to jest taka dieta cud, czytam w internecie, ktoś tam o tym mówił, schudnę 30 kg w miesiąc. I potem po tygodniu powinnam już schudnąć 1/3, 1/4 tego, czyli już, no nie, dlaczego jeszcze nie schudłam 10 kilo? No to tak nie działa. W krótkim okresie czasu może nie zrobisz tak dużo, ale nawet to 0,5 kg tygodniowo, naprawdę to w ciągu roku uzbiera się całkiem sporo. Jesteśmy w tym momencie pod koniec września. Zakładając, że do, nie wiem, Sylwestra pozostało nam prawie 3 miesiące, jest to jakieś 12 tygodni, więc statystycznie średnio schudniesz, jeżeli 0,5 kg tygodniowo, to do Sylwestra 6 kilo, a może 12. A to znaczy, że niektórzy schudną jeszcze więcej. To też znaczy, że niektórzy nie schudną, bo albo mają bardzo duże problemy zdrowotne, albo po prostu nic z tym nie zrobią. I to też jest taka opcja, że nic z tym nie zrobisz oczywiście. Natomiast zobacz, do Sylwestra w te 3 miesiące nawet 6 kg, zastanów się, jak się zmieni Twoja sylwetka, jeżeli te 6 kg zrzucisz, ale nie koncentruj się każdego dnia rano na tym, że stajesz na wadze i jest to 0,5 kg czy nie ma, jest czy nie ma, bo to jest bez sensu. Skoncentruj się na odpowiednim odżywieniu swojego organizmu, bo tutaj pod kątem odchudzania nie tylko kaloryka, ale też nie tylko makroskładniki, ale też mikroskładniki są ważne, żeby ich odpowiednią ilość dostarczyć. Skoncentruj się na tym procesie, na tej drodze. Jeżeli to jedzenie Ci smakuje ketogeniczne, to ciesz się tym. Jakby możesz jeść syf
i też się nic nie zadzieje, ale teraz nawet jeżeli przez ten moment się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o Twoją wagę, to odżywiasz swój organizm, dbasz o siebie. To jakby jest wszystko, to są super rzeczy, tak? Uczysz się nowych przepisów, jesteś w jakimś procesie i jakby skoncentruj się na tym procesie, a nie na tym minus 30 kilo. Ja wiem, że nas to motywuje. Ale czasem też potrafi nas to zdemotywować, jak właśnie za szybko oczekujemy rezultatów i nie dajemy sobie czasu, nie podchodzimy do siebie z taką dozą cierpliwości, wsparcia, samoakceptacji, bo to też, żeby schudnąć, musi się dużo zadziać w naszej głowie. No, ale ja już zbaczę na to takie psychologiczne aspekty, więc z tym Was zostawię. W skrócie odpowiadając na pytanie, ile możesz schudnąć na keto, możesz schudnąć dużo, ale tutaj trzeba połączyć naprawdę sporo kropek. Standardowo od pół do 1 kg tygodniowo, co w rocznym, oj, teraz to trzeba policzyć, co w przeciągu roku czasu, gdzie mamy 12 miesięcy, to daje nam przynajmniej 24 kg. Wow. Więc myślę, że jest o co walczyć. Dajcie znać w komentarzu, jak tam Wasze przygody, jeżeli macie coś do zrzucenia, bo to nie jest tak, że też każdy musi schudnąć i na keto się tylko chudnie, ale jeżeli macie już jakieś doświadczenia, to piszcie, bo często też piszecie w komentarzach i dzielicie się tą swoją drogą, szczególnie pod konkursem dużo pisaliście. Także super, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie. Jak film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, jak ja to rzadko mówię. No, a ja Was pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!